ja tą pracę swoją w korporacji, gdzie jakoś tak no, z każdym kolejnym rokiem widać było, że jej to nie służy. I na zdrowiu, i tak w ogóle samopoczucie miała gorsze, więc jak wymyśliła te misy, wtedy dokładnie stwierdziłam, kurczę, przecież ona zawsze chciała pracować z muzyką i przez jakiś czas no, nie stworzyła sobie takiej możliwości, bo to o to chyba chodzi. I po prostu wymyśliła, jak to robić, żeby robić w życiu to, co lubi i mieć z tego pracę. Moment, w którym zdecydowałam się coś robić, zmienić moje życie, to było po mojej konsultacji ajurwedyjskiej, kiedy zaczęłam wracać do zdrowia powoli. Zaczęłam się czuć lepiej i zaczęłam myśleć trochę jaśniej, bo też miałam taki okres, że ciężko mi było widzieć rzeczy takie, jakie są. Miałam dużo... swoją narrację, taką, która wydaje mi się, że nie odzwierciedlała tak naprawdę tego, jaka była rzeczywistość dookoła mnie. Ona była w moim odczuciu bardzo tragiczna. To nie jest łatwa historia do opowiadania dla mnie. No, to jest też historia o moich słabościach. No i pamiętam po prostu, to był smutny czas. Byłam w związku z osobą, która codziennie mówiła mi, że jestem beznadziejna i do niczego się nie nadaje. I przyszedł taki czas, że uwierzyłam, że jestem po prostu do niczego. Ale czułam gdzieś tam podskórnie, że nie chcę tak żyć. Nie umiałam od tego uciec. I był taki moment, kiedy nawet myślałam sobie, że to już chyba moje życie takie, już musi być takie beznadziejne. I do tego się złożyło też to, że praca w korporacji przestała dawać mi satysfakcję. Ja miałam taki moment na jednej z tych imprez, które zorganizowałam, gdzie wszyscy dookoła się bawili, cieszyli w ogóle z tego wszystkiego i po prostu miałam takie zwolnione tempo jak slow motion. Zaczęłam się rozglądać dookoła i nagle mi się wydawało, że to wszystko jest takie puste. I sobie tak pomyślałam, czy to, co robię, to w ogóle ma jakąś wartość? Co ja tutaj daję temu światu? I naprawdę stwierdziłam, że nic. Byłam tak smutna cały czas i tak czułam, że po prostu nie mam celu w życiu. Na przykład budziłam się rano i sobie pomyślałam, no i po co ja mam wstawać? W ogóle nie ma po co, nie ma dla kogo, nie ma dlaczego. Nie chciało mi się chodzić do pracy, już było tak, że każdy poranek zaczynał się łzami. Potem jeszcze dochodziła kłótnia z moim partnerem, zanim wyszłam z domu, więc po prostu było wspaniale. Potem jechałam do pracy i oczekiwali tam ode mnie wszyscy, że będę super lśniącą postacią, rozsyłającą energię innym, ponieważ miałam pracować w obszarze, gdzie ludzie się dobrze bawią. Miałam niedowład prawej strony. Najpierw zaczęło się od mojej ręki, ramienia, a potem przyszło na całość tutaj po prostu. I miałam tak, że byłam w ciągłym bólu, nieustannym. W nocy pulsowało mi wszystko i nie mogłam spać, więc budziłam się niewyspana, byłam w bólu, więc byłam poirytowana, potem tuż byłam poirytowana na level po prostu hard. Więc byłam naprawdę przez pewien czas w moim życiu bardzo wkurwiona. Bardzo chyba specyficzny dla niej czas i też dosyć ciężki, gdzie Agata się dystansowała. Podejrzewam, że nie tylko ode mnie, ale też od reszty świata i to, co przeżywała wewnętrznie, bardzo mocno ją dotykało.
Także na pewno wtedy bardzo się w sobie zamknęła. W końcu czułam, że naprawdę te chmury nad moim umysłem się zaczynają rozjaśniać i odchodzić. I wtedy też zaczęłam czuć taką chęć do tego, żeby coś zmienić. I też czułam, że jakieś siły się pojawiają na to. No i moja konsultantka ajurwedyjska właśnie mi zasugerowała, żebym spróbowała pójść na kurs masażu ajurwedyjskiego, że mam w sobie taką dobroć dla drugiej osoby. I akurat ta profesja mogłaby być dla mnie pasująca. Sometimes in the introduction training you immediately see if somebody is doing it to... Many people start the training just for themselves, because they want to learn for themselves. And other people immediately are enthusiastic when they have work hands-on. And they immediately like working with other people. So she's one of them. And with the practical work, with the massages, very soon we realized like she really has it in her hands and she's really open for everything that maybe is not visible, but that's also there. And that sometimes life gives us as tools to help our clients. Bardzo się bałam. Przede wszystkim też bałam się tej nagości. Nagości w sensie osoby, która będzie leżała na stole bez ubrań. Jak ja sobie z tym poradzę, czy będę umiała też przełamać swój lęk ze względu na przeszłość, ze względu na to, że wcześniej byłam molestowana seksualnie w pracy. Ale napisałam do Miriam też o tym z takim pytaniem, czy w ogóle jest sens, żeby w to iść przez te moje traumy. I ona mi napisała, żebym sobie dała tą przestrzeń, żebym spróbowała i ona będzie też jakby mnie wspierała w tym, że nigdy nie będę zmuszona, żeby przekraczać swoich granic, jeżeli będę czuła, że to jest dla mnie wystarczające albo że nie chcę iść dalej, to nie będę musiała tego robić. Masaż jest dla mnie takim momentem, gdzie przeważnie, naprawdę zawsze czekam z taką ekscytacją na osobę, która przyjdzie do mnie. Podczas całego zabiegu czuję, że to jest moja medytacja. Czuję też, że to jest takie moje dziękuję dla nie wiem, wszystkich, którzy mnie wsparli, że mogłam wyjść z moich trudnych doświadczeń. I daje mi dużo radości. I ja na przykład masaż traktuję też jako moje ukojenie. Też dzieją się naprawdę piękne rzeczy podczas masażu. Zdarza się, że jeżeli osoba jest naprawdę otwarta na to, co się stanie, no to też przychodzą do mnie wiadomości na temat tej osoby. Coś takiego, aż moje córki wezmą inną drogę, nie taką typową, jakbyśmy z moim mężem przeszli, czyli przez wielką korporację, która nas wymieliła. I dzięki temu właściwie widzimy, że to życie może być fajne i można coś innym ludziom dawać, a przy okazji samemu też się zyskuje dużo. Zawsze marzyłam o tym, żeby być przede wszystkim wolna w tym, co robię, czyli też w ogóle biznesowo, ale też po prostu w takim sposobie bycia. No i uwielbiałam pracować z muzyką i uwielbiałam pracować w ogóle też z ludźmi, rozmawiać z nimi, spędzać z nimi czas, podróżować, poznawać nowe miejsca, poznawać nowe sytuacje. Ja bardzo lubię żyć spontanicznie. Starch is like, wow, there, like on demand, complete, focused, and gives all her energy and love in it, and you can feel it.
Agata podczas warsztatów z ludźmi jest na nich na pewno bardzo mocno skupiona. Dba o to, żeby każdy czuł się dobrze, no aczkolwiek nie traci tej swojej takiej charyzmy i tego vibe'u, czyli doskonale to wszystko łączy, bardzo dużo się śmieje. Tu widzę całą ją, ale z takim fokusem na uczestników o to, żeby oni się tutaj czuli bardzo dobrze, tacy zadbani, zaopiekowani. Energia i ta charyzma, którą ma teraz, która gdzieś tam była tak mocno stonowana wcześniej, to strasznie, strasznie kręci. To jest fajne, no bo ona zaraża i energią, dobrym humorem i przede wszystkim tym, co potrafi. Kiedy gram na misach dla innych, wtedy też to mi daje ogromną satysfakcję, bo wiem, że to ma dla nich też duże znaczenie i wiem, że dla niektórych jest to pierwszy raz, dla większości osób tak naprawdę, z którymi mam styczność i często porusza ich to i rozpoczyna to też jakiś proces w nich. Czasem są to procesy trudne, niezbyt przyjemne, więc nie każdy wychodzi z tych spotkań zachwycony. Niektórzy na przykład już nie chcą wrócić i ja to też rozumiem. Ale kiedy na przykład przychodzi do mnie taki uczestnik sesji po sesji i mówi, że na przykład kiedy grasz i kiedy śpiewasz, to jestem w innym świecie. Czuję jakby jakiś, ktoś mnie otulił dźwiękiem. To jest dla mnie bardzo ważne. Wiem, że mogę pomóc innym. Mogę coś dobrego zrobić też dla innych i w tym wszystkim też ja odnajduję dużą wartość. Ja pracuję z energiami, z ludźmi. Każda osoba, z którą mam do czynienia, to jest historia i to jest jakaś opowieść i tak, to jest bardzo też energochłonna praca, więc dlatego też muszę zadbać o siebie, więc dlatego nie wiem, co będzie w przyszłości. Na pewno będę pracować z ludźmi, ale czy to będzie najwięcej tutaj, czy tutaj, nie mam pojęcia. Nie wróciłabyś już do dawnej pracy? Nigdy. Nigdy bym już nie wróciła do pracy w korporacji. Mam oczywiście przyjaciół, którzy pracują dalej w korporacji i jak mi opowiadają o tym, co się u nich dzieje, to po prostu czuję taką ulgę za każdym razem, że to już mnie nie dotyczy, że ja już nie muszę się o to martwić. Oczywiście, że ja się martwię o inne rzeczy, prowadząc własny biznes. I to też nie jest tylko tak, że tylko słońce i uśmiechy, ale wolę się martwić o te rzeczy, którymi się zajmuję, niż to, co robiłam wcześniej, a zwłaszcza, że pracowałam dla kogoś innego i nasze wartości się nie pokrywały. Także jestem super szczęśliwa, że zmieniłam swój styl życia całkowicie. Że mam w sobie taką ciepłość, mam w sobie ciepło, jakichś konkretnych celi. No to przyjedź masażowo, jak już tak ten. Co z tym robisz? Dobrze, tam możesz stać, tylko co teraz z tym robisz? Czy to trzymasz? That's the thing. Every time is different and I really like that, you know, because even me, I have those moments when I'm like, interesting here, interesting that. So it's really amazing. I feel really like more and more connected with them, you know, like I understand them better.
session after session, basically. Stopy odkładasz na dół bęby i patrzysz w stronę słońca. Okay. Take a deep breath in. Weź głęboki oddech. Start bringing awareness to your body. Zacznij przywracać świadomość do swojego ciała. Start recognize the sounds around you.